W retoryce Curry'ego, podobnie jak w ustach witającego Belgów, nie było nadal najmniejszej wzmianki sugerującej, że sprawcami masakry brukselskiej byli terroryści islamscy. Skuteczna eliminacja tej zarazy nie może jednak odbywać się w warunkach, gdy jej barbarzyńskie podstawy nie są nawet określane ścisłym terminem. To wymagałoby uprzedniej całkowitej zmiany przyjętego obecnie w Stanach i w Europie paradygmatu, a na to bynajmniej się nie zanosi. Zastanawiam się, co było teraz bardziej szkodliwe dla wizerunku Zachodu. Łzy signory Mogherini na wieść o tym, co zdarzyło się w Brukseli, czy też pląsający akurat wtedy w rytmie tanga argentyńskiego Obama. Łzy świadczyły o bezsilności, zaś piruety o wypieraniu ze świadomości.